Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym odcinku, w którym to będziemy sprawdzać seedy z waszych komentarzy. Dzisiaj padło na postać Pennywise, więc będzie naprawdę grubo, bo jest to straszny clown. Nie mam pojęcia czego się spodziewać, ale jestem już tutaj w menu Minecrafta, jak możecie zauważyć, i w tym momencie wpisujemy sobie tutaj Pennywise. Tworzę świat, jak sami widzicie, a wy w tym momencie zostawcie łapy w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii. No i piszcie w komentarzach oczywiście, kogo kolejny mam sprawdzić, bo w sumie tych seedów już trochę zrobiliśmy i zaczynają kończyć mi się pomysły, dlatego czekam na wasze komentarze, tak samo jak czekam na wasze subskrypcje, więc mordo, klikaj, pisz i łapkuj, a my sprawdźmy, gdzie się pojawiliśmy. No dobra, okej, jesteśmy w jakimś lesie, jak możecie zauważyć, świerkowym. O kurde, ty, pa, tutaj coś jest. O nie, tutaj jest cyrk. A jak dobrze wiecie, Pennywise to jest clown. O nie, nie gadaj, że w tym cyrku będzie ta postać. W sumie to ciężko powiedzieć, co będzie w tym cyrku. No, trzeba pójść sprawdzić. No, nie mamy raczej już wyboru, więc po prostu pójdę tam i sprawdzę. Ej, tam ktoś stoi. Czy ten cyrk nie jest czasem zamknięty? Patrzcie, wszędzie są kraty. Pajęczyna, tak! Ten cyrk jest chyba zamknięty, ale dobra, czekajcie, musimy się dowiedzieć, bo widzę tutaj jakiegoś klauna. Witam, witam! Czemu tu stoisz? Jak to czemu? Pilnuję, aby nikt nie wszedł do środka. No, dobra, ale... czemu? Nie no, trzymajcie mnie, naprawdę, nie wiesz? No niestety nie, ale widzę tutaj kraty. Ten cyrk został zamknięty przez fakt pojawienia się pewnej osoby. No dobra, a jaka to jest osoba? Dzieciaku, w tym cyrku panuje Pennywise, nie ma żartów. No dobra, okej, nic za bardzo mi to nie mówi, ale mogę wejść do środka? Nie możesz, widzisz, że są kraty? No, widzę, że są kraty, ale na pewno jest jakiś sposób, żeby się ich pozbyć, prawda? Ja tam nie wiem, możesz iść do wioski wygnańców i zapytać. Wioska wygnańców? O co chodzi? Gdzie ją znajdę? Za tobą, głupku. Okej, rzeczywiście jest jakaś wioska. Dobra, to dzięki w takim razie. Ej, widzowie, czyli mamy tutaj zamknięty cyrk kratami, mamy jakiegoś dziwnego klauna strażnika, a tutaj jest jakaś wioska wygnańców. Czy ja mam dobrze to rozumieć, że to jest wioska wygnańców, człowieku, z cyrku? W sensie, że tam będą jakieś dziwne różne postacie, no bo wiecie, jakby w cyrku są i zwierzęta, i w ogóle. Ciężko powiedzieć, czego możemy się tam spodziewać. No ale dobra, wejdźmy tam, no i zobaczmy, bo tutaj mamy mieć więcej informacji. Oho, ej, co jest? Patrzcie, jakiś ziomek w okularach. Halo, halo, dzień dobry. Nie możesz wejść do środka. Dlaczego? Bo tak mówię, a jak coś mówię, to tak jest. No dobra, ale zaraz, nad nieżkim jestem. Na pewno znajdzie się jakiś sposób, żebyś mnie tam wpuścił, co? No, jak mi zapłacisz, to nie ma problemu. Okej, a czym miałbym ci zapłacić? Złotem. No, a czym... Okej, a ile byś go chciał? Bo no nie mam zbyt dużo przy sobie. Tak naprawdę nie mam nic. No tak, z 6 sztabek. Okej, no dobra. Musimy ogarnąć, widzowie, 6 sztabek złota. Czy to jest w ogóle możliwe na takim etapie rozgrywki? Przecież ja totalnie nic nie mam. Ale czekajcie, bo on tak patrzy w tych okularach. Mam nadzieję, że nas nie widzi teraz, bo może uda nam się, słuchajcie, przeskoczyć ten płot, bo patrzcie, tu jest góra. Ej, dobra, on jest do nas plecami. Dobra, o, udało mi się. Jestem w wiosce, okej. Okay. Mamy tutaj jakąś kobietę. Witaj, mam do ciebie pewne pytanie. Tak, słucham. Czy jest jakiś sposób, aby wejść do zamkniętego cyrku? Oj, myszeczko, niestety. Niestety to nie ze mną powinieneś na ten temat rozmawiać. No dobra, okej, okay. A z kim w takim razie? Poszukaj klauna, on na pewno będzie miał więcej informacji na ten temat. No dobra, okej, okay. A gdzie znajdę tego klauna, bo już jednego widziałem. No tutaj w wiosce Głuptasie. Okej, okay, dobra, musimy znaleźć, widzowie, klauna. Czy to jest klaun? Halo? Halo, dzień dobry, czy ty jesteś klaunem? Nie idź sobie stąd, nie chcę z tobą gadać. Dobra, sorry, ty, kurde, jaki agresywny gość. O, tutaj mamy chyba klauna. Halo, czy jesteś klaunem? Tak, jestem klaunem. Słuchaj, bo słyszałem od pewnej kobiety, że dostanę od ciebie pewne informacje na temat zamkniętego cyrku, czy to prawda? A kim ty w ogóle jesteś? No, podróżnikiem, ale chcę wam pomóc wrócić do cyrku. Aha, i ja mam ci niby uwierzyć? No, a czemu miałbyś mi nie uwierzyć? No nie wiem, jakoś dziwnie wyglądasz. Czekaj, czy ja mam się dla ciebie przebrać, żebyś mi zaufał? Nie, dobra, słuchaj, co chcesz wiedzieć? No, ja chcę wiedzieć, jak wejść do środka i chcę się pozbyć Pennywise, żebyście mogli sobie tam wrócić na luzie. Oj, kolego, dałeś sobie spore wyzwanie. A dlaczego spore wyzwanie? Pennywise, to nie jest tam byle kto, to potężny klaun, który przejął nasz cyrk. Spokojnie, ja sobie poradzę, nie z takimi rzeczami sobie radziłem. Dobra, dla pewności, że w ogóle wrócisz.
Żywy proponuje małe zadanko przed pokonaniem Pennywise. No okej, a co miałbym dla ciebie zrobić? Włamiesz się do cyrku i odnajdziesz moje ciasto, które zostawiłem w jednym z namiotów. No okej, a czy możesz zdradzić, jak wygląda ten namiot? Potrzebuję nieco więcej informacji, żeby wiesz, no nie chodzić tam w kółko. Namiot jest fioletowo-zielony, a do środka dostaniesz się za pomocą kilofa, który znajdziesz w jednej z beczek. No okej, czyli rozumiem, że mam sobie wykopać wejście, tak? Tak będzie najlepiej, bo strażnik, który tam pilnuje, jest rudy i zawsze kabluje szefowi. No dobra, okej, w takim razie niedługo wrócę z twoim ciastem. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, tutaj niby gdzieś... Wow, fuj, zgniłe ziemniaki. Gdzieś tutaj jest niby kil... O, jest kilof, dobra, okej. I za pomocą tego kilofu mamy się włamać do cyrku... To nie jest chyba dobry pomysł, żebym ja sobie tędy wychodził. Wyjdźmy sobie, o, tędy, naokoło. W takim razie będziemy musieli wykopać sobie jakąś dziurkę, żeby, słuchajcie, wejść do środka. No brzmi to naprawdę ciekawie. Musimy uważać na tego strażnika klauna, bo on jest rudy i kabluje, tak jak powiedział drugi klaun. Powalone, że my w sumie w dzisiejszym odcinku mamy pokonać Pennywise'a, który jest klaunem, a gadamy cały czas z klaunami. Tutaj też da się przeskoczyć? Serio? Yo! O kurde, ty! Dobra, okej. Zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. Staliśmy efekt blindness i totalnie nic nie widzę. Ej, tak totalnie, nie wiem, gdzie mam iść. Yo, wow, jak to jest strasznie w ogóle. No dobra, tego nie przemyślałem, że możemy dostać tutaj jakiś efekt, przez który nasza widoczność będzie mała. Dobra, fioletowo-zielony namiot, to jest czerwono-niebieski, więc tak, no średnio bym powiedział, średnio, ale musimy się tutaj dokładnie rozejrzeć i w sumie powinniśmy trochę na siebie uważać, ponieważ w tym cyrku panuje Pennywise. I to nie jest takie hop, siup, tralala. Dobra, z tego co widzę, to są tu namioty, których kolory nas nie interesują, więc po prostu idźmy dalej. Wow, halo, dzień dobry. Co tutaj robisz, klaunie? Tak się naprułem, że nie wiem, gdzie jestem. Jesteś w cyrku. A, rzucam tą robotę w tym momencie. Okej. Czemu tutaj jest jakiś pijany klaun? Dobra, ja nie wnikam, widzowie. Pytanie, czy my znajdziemy ten fioletowo... zielony, słyszeliście to? Aha, dobra, to osioł. Czy my znajdziemy ten namiot w ogóle? Bo tutaj mamy jakieś różne zjeżdżalnie, jakieś różne atrakcje. Okej, możemy sobie tędy wejść, ale ja... Wow, jest coś zielonego. Okej, zielono-białe. No nie do końca nam o to chodzi. O, jest, patrzcie, zielono-joletowy namiot, czyli ten... O kurde, to jest jakiś labirynt, nie gadaj. Dobra, znaleźliśmy ten namiot i tutaj gdzieś ponoć ma być ciasto, ale no, z tego co widzę, a raczej nie widzę, dobra, nie ma na razie nigdzie skrzynki, ale za to jest tutaj... Wow, dobra, tu wychodzimy chyba z namiotu. Mamy labirynt, który musimy po prostu przejść. No ja się postaram przejść, tylko nie za bardzo wiem, gdzie ja mam też szukać tej skrzyni. Dobra, tutaj jest wyjście na zewnątrz. Tak, tu jest wyjście na zewnątrz. Czy to nie? Ale czekajcie, bo tu były gdzieś schody przed chwilą, tak? Tak, dobra, wejdźmy na drugie piętro. Co tu robi chicken? Wytyfy. Dobra, w takim razie musimy się dokładnie... O, jest skrzynia. Tak, mamy ciasto, widzowie, dobra. Czyli śmiało można powiedzieć, że wykonaliśmy to zadanie. Tylko teraz musimy stąd wyjść, więc mamy trochę gorsze zadanie niż te wcześniejsze, bo musimy znaleźć wyjście jakiekolwiek. Ej, ja nie wyszedłem na zewnątrz. Jestem na zewnątrz? Dobra, jestem na zewnątrz, bo widzę słońce, ale tutaj jest mega creepy, nie? Chciałbym tylko wam powiedzieć. Totalnie nie wiem, gdzie ja idę, czy ja idę w ogóle w dobrą stronę. Pytanie, czy efekt blindness będzie się utrzymywał, jak ja opuszczę ten cyrk, bo... Wow, nie strasz mnie, koniu, ale dostałem dreszczy, nie? Dobra, w takim razie musimy iść dalej. Czy coś tutaj będzie? Nie, tutaj my chyba idziemy, słuchajcie, w złą stronę. Oj, chyba idziemy w złą stronę. Czy dynie to nie są gdzieś na cmentarzu? No nie, no chyba nie. Czekajcie, może pójdziemy sobie tutaj. Dobra, tutaj chyba, tak, tutaj byliśmy i z tej strony chyba przyszliśmy, jeżeli się nie mylę, ale równie dobrze mogę się mylić i to tak solidnie, bo nic totalnie nie... O, dobra, jest ten. Wow, patrzcie, opuściłem cyrk i od razu nie mam blindness. Dobra, zarąbiście, w takim razie teraz musimy iść do tej wioski wygnańców. Tylko pytanie, gdzie ta wioska jest? Aha, ej, my jesteśmy w ogóle z drugiej strony chyba tego cyrku. Tak mi się przynajmniej wydaje, yo. Ale dobra, najważniejsze, że mamy ciasto. I najważniejsze, że się stąd wydostałem. A tutaj mamy iglo. W sumie mógłbym pójść sprawdzić, co jest w iglo. Ale no, nie o to w dzisiejszym filmie chodzi. My mamy tutaj zadanie od klauna, które trzeba,
słuchajcie, wykonać. Tylko czy ja dobrze idę, bo wydaje mi się, czekajcie, zobaczmy sobie. Nie no, bo my jesteśmy z tyłu ewidentnie, a na biomie zimowym się jeszcze nie znajdowaliśmy, więc wydaje mi się, że chyba idziemy w dobrą stronę. Mam taką nadzieję. Ej, wow, myślałem, że ktoś tam stoi. Człowieku, weź mnie nie strasz. Ej, dobra, bo jakiś czas już idziemy, a ja dalej nie mam pewności, że ja dobrze idę. Czekajcie, wejdziemy sobie wyżej. Dobra, jest wioska, yo. Ej, tam ktoś stoi na górze w ogóle. O kurde, ty. Tego nie wiedziałem na przykład, że ktoś tam jest na warcie czy coś. Ale tak czy siak, jesteśmy, słuchajcie, już blisko wioseczki, więc będziemy mogli śmiało oddać. Wow, ale bym spadł. Jakbym spadł i stracił te ciasto, to bym się chyba popłakał autentycznie, nie? Dobra, musimy znowu przejść chyba naokoło, bo ten strażnik chyba chce dalej od nas złoto, którego oczywiście nie dostanie, chociaż mógłbym wykopać teraz złoto, bo mam żelazny kilof, ale no nie będziemy tego robić, więc wskoczymy sobie tędy. On dalej nic nie jarzy, zarąbiście, dobra. Halo, klaunie, przychodzę do ciebie z twoim ciastem. Rewelacyjnie, jak możesz, połóż je na jednej z beczek. No dobra, okej, to położymy je na przykład tutaj. O, dobra, już położyłem. Czy teraz mi ufasz, skoro ci je przyniosłem? No popisałeś się, nie powiem. W takim razie powiedz mi, jak pokonać Pennywise, bo ta informacja, nie ukrywam, mega by mi się przydała, nie? Nie tak szybko, spokojnie. Wiedzę na ten temat, masz nasz boss. Okej, dobra, a gdzie ja znajdę waszego bossa? Bo jakby, no to mnie ciekawi. Tutaj w wieży obok mnie. Wejdź na górę i przedstaw sytuację, powinien się zgodzić na pomoc. No dobra, to dzięki w takim razie. Ej, czyli ten gość, którego przed chwilą obserwowaliśmy na Optifine, to tak naprawdę szef cyrku. Oj, yo, dobra, w takim razie wejdźmy na górę, no i zobaczmy, co on nam ciekawego powie i czy coś w ogóle. Halo, dzień dobry, przybyłem tutaj, aby wam pomóc wrócić do cyrku. A kim ty jesteś, że chcesz nam pomóc? Podróżnikiem, który chce, abyście wrócili do prawdziwego domu. Ciekawe, no cyrk został zamknięty i raczej się to nie zmieni. No, czemu się nie zmieni? Nie chcesz mojej pomocy? Nie mówię, że nie chcę, lecz jakoś nie wierzę, że ci się uda. Spokojnie, ja już tam byłem. Wiem, jak on wygląda od środka. Co, jak to? No, przeskoczyłem po prostu przez płot. Cwaniaczek. No dobra, skoro tam byłeś i wróciłeś w jednym kawałku, to jestem w stanie ci zaufać. Świetnie, w takim razie potrzebuję informacji, gdzie znajdę Pennywise'a i no skąd jakby zdobędę przedmioty, żeby go pokonać, bo raczej z pięści mi się to nie uda. Pennywise jest w środku cyrku na cmentarzu. Ma swój własny grób, z którego czasem wychodzi. Co do broni, idź. Zapytaj kowala, na pewno coś ci da. Dobrze, czyli rozumiem, że mam wziąć broń i po prostu iść i pokonać Pennywise'a. No jeżeli chcesz, ja cię nie zmuszam. No dobra, ja to zrobię. Idę ogarnąć broń i idę do cyrku. Mam nadzieję, że ci się uda i wrócisz tutaj z pozytywną informacją. Też mam taką nadzieję. W takim razie musimy iść do kowala, widzowie. I kowal chyba będzie tutaj, tak? Tak, jest kowal. Halo, dzień dobry, wysłał mnie boss do pana. W jakiej sprawie? W sprawie ekwipunku do pokonania Pennywise'a. Myślałem, że chodzi o hajs, który muszę oddać. Nie, spokojnie, ja chcę tylko pokonać Pennywise'a. Naprawdę to zrobisz? No, postaram się, ale bez dobrego ekwipunku, no, może być ciężko, nie? Słuchaj, weź tą zbroję, którą tutaj widzisz. Niestety nie mam żadnego miecza, ale wiem, gdzie jakiś znajdziesz. No, dobra, okej, czyli tą zbroję mamy wziąć, widzowie, to w takim razie ją całą biorę. O, elegancko. Dobra, mam całą zbroję, a teraz pytanie, gdzie ja znajdę ten miecz, o którym coś wspomniałeś. Słuchaj uważnie, jak będziesz w środku cyrku. Musisz szukać takiego zniszczonego domu z drewna. Tam w środku znajdziesz skrzynię, w której powinien być miecz. No dobra, mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć, bo inaczej zostanę bez broni i no, może być mały kłopot, żeby pokonać Pennywise'a, ale myślę, że mi się uda. Poradzisz sobie, wierzę w ciebie. Bierz zbroję i życzę powodzenia. Dzięki, przyda się. Dobra, w takim razie widzowie, plan jazdy jest znany. Mamy zbroję diamentową. Musimy zdobyć miecz, który będzie w jakimś domku, słuchajcie. Ty, ja mam pewien pomysł. Bo my tam mamy blindness i nie za bardzo widzimy ten cały cyrk. A tak to tutaj jest wszystko widoczne, widzicie? On coś mówił o jakimś starym domku zniszczonym. To jest chyba ten domek zniszczony, no bo to jest jakby dom. Ewentualnie jest tutaj jakaś wieża. Ewentualnie jest jeszcze tutaj taki maluteńki domek, ale tak czy siak wszystko jest po drodze, więc wiemy jak iść, w sensie musimy przejść sobie tak i cały czas prosto i być może uda nam się znaleźć miecz. Dobra, rewelacja, mam nadzieję, że to rzeczywiście się uda, a nie,
że ten plan nie wypali, nie? Oby tak było, trzymajcie kciuki. No i oczywiście możecie zostawiać łapki w górę, bo jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to Pennywise zaskoczy was pod łóżkiem, a tego byście nie chcieli, więc mordo, klikaj łapę w górę. A ja tutaj, jak możecie zauważyć, elegancko sobie przeskoczę. Czekajcie, będziemy musieli stąd uciec, więc zróbmy sobie tutaj dziurkę. Znowu mamy blindness, dobra, czyli jakby pewne rzeczy się nie zmieniają, okej. I teraz musimy, słuchajcie, iść cały czas prosto, tak o, jeżeli dobrze pamiętam, bo jak tak będziemy szli, to powinniśmy dojść do tego drewnianego domku, znaczy pierwszego drewnianego domku, bo tam są trzy jakby drewniane budowle. Ej, czy ja dobrze idę? Ej, kurde, bo teraz to ja już nie wiem, nie? Serio. Co jest? Trochę idziemy, a nie ma tutaj nic drewnianego. Ej, yo. O, dobra, jest. Drewniany dom. Czekajcie, czy to jest drewniany dom? Tak, to jest drewniany dom, ale czekajcie, bo tutaj, o, tutaj też był drewniany domek. I co? Skrzynie. Okej, ale są puste. Ojojoj, nie za dobrze. I czekajcie, jeszcze jeden był tu drewniany dom. Znaczy, wieża była, tylko że ja tej wieży totalnie nie widzę, ale widzę ten dom. Więc wejdziemy sobie, może oknem? Czy da się tu wejść oknem? Da się tu wejść oknem i pa! Mamy tutaj beczki. Mamy płytę. O kurde, dobra. Płyty nie zabieramy, bo nam zależy tylko i wyłącznie na mieczu, którego jak na razie nigdzie totalnie... Ej, nie widzę, co to jest? Ej, czemu tu są czerwone pochodnie w ogóle? To jest jakiś dom strachu? Wytyfy. Dobra, czekajcie, bo... Wow, ile pajęczyny wszędzie. Dobra, bo tu jest główne wejście. Okej, to my byliśmy tutaj. Ej, czy my właśnie cały ten domek sprawdziliśmy i tutaj nic nie ma? Ej, to nie jest dobra informacja. Ale czekajcie, bo tu jest jakieś przejście. Okej. Aha, bo tutaj było, ja go nie zauważyłem po prostu. Dobra, mamy drugie piętro i być może tutaj będzie gdzieś w skrzyni jakiś miecz. Czy jest tu miecz? Nie ma tu miecza. Wow, jaka alchemia. Chłopie, chłopie. Jakaś czaszka straszna. Ej, a tutaj? Co tutaj jest? O kurde, co jest? Ty, dobra. O, skrzyni. Mamy miecz. Mamy miecz. Wiecie, co to oznacza? To oznacza tylko jedno, że jesteśmy gotowi, aby pokonać Pennywise'a. To musimy go teraz odnaleźć, a to nie będzie takie łatwe, bo musimy znaleźć cmentarz. No, a jak sami dobrze widzicie, no, mało widzę na oczy generalnie, nie? No, ale jakby luz, mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, jak widzicie, mur, więc... Wow, nie strasz mnie, kurde, myślałem, że tu jakaś postać już, nie? Ej, dobra, bo tu są jakieś grzyby. Ej, jesteśmy w narożniku, no dobra. Okej, tutaj jest ten budynek, w którym byliśmy. Ty, tu jest wejście na dach? Co ty gadasz? Nie, patrzcie, tu jest zejście na dół znowu. Dobra, nieważne, pójdźmy sobie w takim razie w głąb. No nie mam pojęcia, gdzie może być ten cmentarz, bo w sumie, no nie patrzyliśmy, gdzie tu może być cmentarz. I też nie było jakby opcji sprawdzenia, gdzie tu jest cmentarz, bo... O, jak mnie tu wszystko straszy w ogóle, nie? Ej, dobra, tu jest jakaś karuzela. Wszystko jest w pajęczynie w ogóle. Tutaj mamy znowu te pumpkiny, my tutaj byliśmy. Czy koło pumpkinów może być cmentarz? Generalnie może być, nie? Tylko czy... To jest to miejsce... Wow! Wow, jak się wystraszyłem! Halo, co ty tu robisz? Halo? Ej, dobra, czy to jest mim? Tak, to jest mim. On nam nic nie powie, bo to jest mim. Ale jak mnie wystraszył, aż mam dreszcze, nie? Teraz pytanie, czy on nam wskazuje jakąś drogę, czy co? Bo on tutaj się patrzył, czy tutaj coś będzie na przykład? Okej, mamy ten namiot, który był wcześniej. Ej, że my go wcześniej nie spotkaliśmy. Halo, mimie, czy możesz mi wskazać drogę? Kurde, on ma wywalone w nas w ogóle, nie? Kurde, bele, no nie wiem, dobra, pójdziemy sobie w tą stronę. Być może coś tutaj znajdziemy, patrzcie. Czy to jest cmentarz? Tak, to jest cmentarz. O kurde, tutaj będzie Pennywise. Dobra, jak na razie nic. O kurde, tu jest grobowiec, ale jest pusty. O kurde, widzowie, co teraz? O człowieku, co ja mam teraz zrobić? Ej, dobra, musimy się rozejrzeć po tym, słuchajcie. Wow, wow, jest Pennywise. Jest Pennywise, o człowieku, on mnie bije. On mnie bije, ej, ale on mi nie zadaje. Yo, jak on strasznie wygląda. Ej, ale on mi nie zadaje jakichś dużych w ogóle obrażeń, zauważcie. To tyle? Naprawdę? Ej, jakoś nie chce mi się w to wierzyć, że tak szybko pokonałem Pennywise. Nie wiem, o co chodzi, widzowie, ale wiem jedno. No, udało się go pokonać, ale jakoś turbo szybko. I w ogóle 40 poziom dostaliśmy, nie? Wow, tu jest ten gość. O nie, on znowu... Znowu ty? Co jest? Co jest? Ej, on się będzie teraz tak w kółko pojawiał? Co jest? Ej, słyszycie te dźwięki? Ej, dobra, musimy stąd jak najszybciej zawijać. Dobra, po prostu biegnijmy. Wydaje mi się, że chyba udało nam się uratować ten cyrk, skoro
skoro pokonaliśmy Pennywise'a. Mam taką przynajmniej nadzieję, no bo jakby... Wow, no nie, no znowu ty? Ej, co jest, co jest, co jest? Jeszcze pająki wzywa skubany. Ojojoj, 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 spadaj, spadaj, spadaj. Ej, ile można? Wow. Zacząłem widzieć. Ej, czyżbyśmy teraz naprawdę pokonali Pennywise'a, skoro ja nie mam blindness i wszystko elegancko widzę? Na to by chyba wychodziło. Ej, bo wcześniej mieliśmy cały czas blindness, a teraz wszystko elegancko widzimy. Nie ma żadnych potworów ani nic. Ej, wszystko wygląda w miarę mega spokojnie. Ej, dobra, ja teraz wyjdę po prostu główną bramą, rozwalę kraty. Powiem wszem i bobec, że pozbyłem się po prostu Pennywise'a. Ciekawe, jak zareaguje ten klaun. Halo, kolego, pozbyłem się Pennywise'a, możesz wchodzić do środka. Co poważnie, przecież był zakaz wchodzenia do środka. No to jest już moja słodka tajemnica, ale cyrk został otwarty, więc możesz poinformować całą resztę, że mogą tutaj wrócić. Super, dobra, lecę powiedzieć całej reszcie. I mam nadzieję, że wpadniesz na jakiś darmowy występ do nas. No, zobaczymy, zobaczymy. To ja skończę otwierać tutaj bramę. Dobra, otwórzmy tą bramę im do końca, żeby już nie było. Te kraty rozwalimy, tą sieć. O, proszę bardzo, elegancko, cyk. Ej, on pobiegł rzeczywiście tam, co jest? Dobra, w takim razie widzowie, no, udało nam się pokonać Pennywise'a. Czy to było jakieś ciężkie? Nie. Ale zagmatwane, bo nie spodziewałem się, że no, to będzie tyle trwać, nie? Ale jeszcze z ciekawości, na sam koniec dzisiejszego filmu sprawdźmy, czy ochroniarz, który będzie chciał mnie wpuścić do wioski, będzie chciał te złoto. Czy może jest doinformowany i wie, kim jestem, że jestem bohaterem i w ogóle. Bo jakby finalnie, no, uratowałem im tyłek, nie? Mogą sobie wrócić do swojego cyrku, nie? Więc, no, ten ochroniarz na pewno też jakąś tam funkcję miał. Halo, halo, czy dalej chcesz mojego złota? No, a czemu nie chciałbym chcieć? Nie, dobra. Ja w to nie wierzę. Widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, trzymajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. No i jeżeli dotrwaliście do tej minuty, napiszcie clown, przypnę wam serduszko i też czekam na wasze propozycje, jaki seed mam sprawdzić w następnych odcinkach. Więc ja byłem WK, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie i elo, pa!